Sława. Dzisiaj w taki prymitywny sposób, jak zrobić w ognisku, będąc gdzieś, nie wiem, mając tylko kawałek zboża, troszeczkę zboża, czy też mąki. Ja dzisiaj będę używał od pana Mieczysława, o której byłem ostatnio u niego w gospodarstwie, z płaskórki, mam jeszcze samoprze. Płaskórka już była znana. Ohoho, 3400 przed naszą erą. Jest to teraz pszenica zwyczajna, później inne te modyfikacje weszły. Także jest prosty sposób. Ja tu dałem troszeczkę soli jeszcze. Najlepiej używać wodę źródlaną. Tak jak mówię, prosty sposób. Woda. Tylko woda i mąka, tak? Ja tutaj to wszystko wymieszam ręką. Będąc dzieckiem, zawsze takie coś jadałem u mojej babci, która na piecu kaflowym zawsze kładła i takie chlebki wychodziły. Coś pięknego, można to naprawdę, to jest bardzo prosty sposób. Wystarczy tam, można to zrobić też na patelni. Mówię, tutaj się bawię, ale fajna mąka, bardzo fajna w dotyku. Także można energetyzować to, tę pożywkę, tą strawkę. Tą odżywczą strawkę, bo zawsze jak się szepnie jej, żeby odżywiła ciało, to to zrobi. I cokolwiek by się nie jadło, to wszystko, które po prostu namaścimy, to będzie nam służyć. Także będąc w lesie, można to też fajnie zrobić sobie chlebek, dosłownie w 5 minut. Ja tam mam takie cegły szamotowe zrobione. Czekam na odpowiednią temperaturę, także zaraz spauzujemy. No widzicie, to już jest takiej konsystencji. Także dzisiaj z płaskórki, ale można też zrobić na patelni. Cieniutko rozwałkować. I kochani, słuchajcie, co? Pizze jakieś tam, włoskie jakieś, te chowają się pod względem tej. Starczy, jak już jedna strona się zrobi, przewrócić, zrobić sosiwo na to, dodać dodatki, jakie tylko chcecie, przykryć patelnią, żeby się zrobiło i coś pięknego później wychodzi. Także zobaczycie, jaki efekt końcowy będzie, bo sam po prostu chcę wam tu przekazać tą wiedzę. To jest tak naprawdę prymitywna kuchnia Słowian, czy też prymitywna. Nie byliśmy prymitywni jako lud. To, że żyliśmy w zgodzie z naturą, że ją dbaliśmy o nią, znaliśmy cykle i prawa rządzące tu światem. Tylko to jest powszechna wiedza, ale można te przepisy znaleźć właśnie między innymi w kuchni Słowian, gdyż nasza kuchnia była wyjątkowa. Aryjska kuchnia. Później dopiero zaczęły te chleby wchodzić, które nie postoją, a spleśnieją. No i ja już mam takie ciasto. Teraz wystarczy to, że muszę luknąć, czy tutaj się nagrywa się. Można to na cieniutko zrobić. Ja już myślę, że będę mógł tam położyć to. Fajnie ciągnie. W domu też można zrobić, tak jak wspomniałem. Płaskórka jest. No z każdego zboża można zrobić. To nie ma także. No ja już spróbuję to położyć. Zobaczymy, jak to będzie za parę minut. Puchnąć, dmuchnąć, postukać, by taki podpłomyk wyszedł pięknie. A już jest gorące. Nasz róż, to ja tutaj zaraz pokażę wam, jak to jest. Tak jak wspomniałem, mąka jest z płaskórki.
No i tu mam taki prymitywny, dosłownie, można to na kamieniu również zrobić, jak się nagrzeje. I już ten podpłomyczek się tutaj robi. Także nauczyłem się tego, będąc w restauracji. Myśmy to robili jeszcze, pracując w restauracji, tak. Można to właśnie zrobić czarnuszkę, każdy dodatek, czarnuszkę można spalić. Najlepiej spalić, to ona wtedy też ma taki fajny, fajny smak. I tak naprawdę tutaj naokoło. I tak naprawdę można to później zmieszać i są fajne podpłomyki jako przystawka. Także to jest super. Także zatrzymam teraz i zobaczymy za chwilę. Także czekamy nadal. Zobaczymy, jak to się tam piecze. Wydaje mi się, że troszeczkę jeszcze za mała temperatura jest. Aczkolwiek nie szkodzi. Do usłyszenia. Także widzicie, po lewej stronie już tutaj ładnie dochodzą te chlebki nasze, czyli podpłomyki. Ta mąka wydaje mi się, że jest bardzo jakaś taka inna odmiana, bo wiem, że ze zwykłej mąki one fajnie chrupią. Być może jest temperatura jeszcze za niska, dlatego zobaczymy, jak ten drugi wyjdzie. Ale już smakowałem i już można no zajadać się tak naprawdę przy ognisku do jakiejś strawy warzywnej, czy też jak komu pasuje. Warto ustawić ten palenisko tak pod lekkim kątem, żeby właśnie mogło się palić, ten dym mógł uciekać. No ale to jest naprawdę, to jest, wystarczy trochę kreatywności i można to łatwo zrobić. Także jeszcze czekamy, aż się podsmażą. Opsa! Może najpierw tutaj też to trzeba ogarnąć. Naszą miseczkę. Też. Od pomyczki, kucyk. Tu. Poprzekręcam. Już takie chlebki. Ten tutaj bardziej przypieczony już zaczyna chrupać. O, fajnie się przekręca. Myślę, że najlepszym drzewem jest, są drzewa liściaste, czyli właśnie jakaś lipa, bardzo fajnie wtedy też da tego aromatu, ale na każdym drzewie. Ja akurat używam drzewa sosnowego, bo takowe mam tutaj na siedlisku. Także naprawdę super sprawa, w parę minut można to szybko, łatwo zrobić, cieszyć się tym. Także to jest super. Także jeszcze chwileczkę i zaraz będzie degustacja. Małe kawałeczki już się zrobiły, że wyglądają w ten sposób. Lekko chrupią, jak się da im pozwolić jeszcze troszeczkę, żeby doszły, to grze. Bardzo, bardzo dobra odmiana tej. O, ten fajnie chrupie. To, że przypalony, to nie szkodzi. Super. Także wasze zdrowie następnym razem. Pokażę wam, jak zrobić zakwas na chleb. Domowy zakwas i zakwas na żurek. Także zobaczcie, fajnie się przełamuje. Można maczać w czymś. Jest to super. Nasza rodzima kuchnia. Odłożymy jeszcze i pójdziemy zobaczyć do ogniska. No i tym optymistycznym akcentem. O, ten chlebek już się też fajnie zrobił. Super. Każdy z nich tutaj już jest dobry. Także
Tak, żeby nie zginąć, a żeby przetrwać. Jeśli takowa potrzeba będzie, no. Z darów po prostu natury. Także pozdrawiam jeszcze raz i cześć! Sława!